Polski pomiędzy Wadowicami a Bielskiem Białą, nieopodal Oświęcimia, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa, znajdują się miasto i gmina Andrychów. Gmina Andrychów leży prawie w całości w największej kotlinie Beskidu Małego, wyżłobionej przez potoki Życzanki i Targaniczanki, które łączą się na terenie miasta Andrychowa w rzekę Wieprzówkę. Miasto jest siedzibą gminy, w skład której wchodzi 8 sołectw. Powierzchnia gminy to 100 km kwadratowych i zamieszkuje ją około 44 tysiące mieszkańców. Na terenie Andrychowa znajduje się pałac rodziny Bobrowskich, ostatnich właścicieli z przełomu XVIII i XIX wieku. 11 listopada 1993 roku w pomieszczeniach pałacu hrabiego Bobrowskiego otworzono Izbę Regionalną Ziemi Andrychowskiej. Stanowi ona zbiór pamiątek upamiętniających dzieje Andrychowa. Obok pałacu znajduje się zabytkowy kościół świętego Macieja, wybudowany w pierwszej połowie XVII wieku w stylu barokowym. Ciekawym elementem kościoła jest barokowa chrzcielnica z XVIII wieku oraz obraz Matki Bożej Królowej Różańca Świętego z 1725 roku. Kolejnym zabytkiem architektury jest kościół parafialny Najświętszej Marii Panny w Inwałdzie. Kościół został wzniesiony w latach 1747-50 przez ówczesnego dziedzica wsi Franciszka Schwarzenberga Czernego, utrzymany w stylu późnego baroku. Beskid Mały jest niewielkim, lecz niezwykle ciekawym i urozmaiconym, tak pod względem przyrodniczym, jak i krajobrazowym pasmem górskim. Przełomowa Dolina Rzeki Soła dzieli Beskid Mały na dwie części. Zachodnią w formie półpierścienia, obejmującą chrobaczą Łąkę, Magórkę Wilkowicką i Czupel oraz wschodnią, obejmującą Kocierz, Łamaną Skałę oraz Leskowiec. Wschodnia część Beskidu Małego zwana jest niekiedy Beskidem Andrychowskim. Park miejski w Andrychowie z wieloma okazami pięknych drzew, m.in. 200-letni platan klonolisty, dęby, klony, wierzby, kasztanowce. W parku znajduje się także staw, który przed laty był porośnięty bajorem, a obecnie przekształcił się w oazę spokoju dla ptactwa wodnego. Andrychów ma doskonałą lokalizację względem jednych z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Wadowic oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Do najważniejszych miejsc kultu zalicza się Sanktuarium Ludziom Gór oraz Wzgórze Miłosierdzia. Dawniej góra nosiła nazwę Jaworzyna, lecz w 1981 roku staraniem przewodnika górskiego Stefana Jakubowskiego dla uczczenia papieża Polaka wprowadzono nową nazwę góry – Groń Jana Pawła II. Na terenie gminy działa kilka stadnin oraz szkółek jeździeckich. Są to przede wszystkim stajnia pod dębami, która prowadzi szeroki zakres atrakcji turystycznych, m.in. nauka jazdy konno, konie wyścigowe oraz tor z przeszkodami. Stanica Hucuł w Sułkowicach w swojej atrakcji turystycznej posiada naukę jazdy konno, przejazdy konne, wycieczki w teren, także bryczka. Mini zoo Kucyk w Inwałdzie. Ośrodek położony na malowniczych pagórkach, otoczony zagajnikami i płynącą rzeczką tuż u podnóży Beskidu Małego sprawia, że te piękne krajobrazy, różnorodność fauny i flory gwarantują wspaniały wypoczynek niezależnie od wieku. W gminie Andrychów każdy znajdzie atrakcje odpowiednie dla siebie.
Ogromną popularnością cieszy się park miniatur Świat Marzeń w Inwałdzie, gdzie na powierzchni 40 tysięcy metrów kwadratowych zostały zgromadzone wiernie odwzorowane miniatury najbardziej znanych budowli na świecie. Kolejną atrakcją jest park rozrywki Dinolandia, który powstał w Inwałdzie, położonym między Wadowicami i Andrychowem. Mieszka w nim ponad 50 różnej wielkości dinozaurów, pterozaurów, ichtiozaurów i innych prehistorycznych stworzeń. W ośrodku wypoczynkowym Czarny Groń znaleźć można szereg atrakcji, m.in. park linowy, który jest ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. U stóp Pańskiej Góry znajduje się basen pływacki o wymiarach 45 na 70 metrów, który został ukończony w połowie lat 30. ubiegłego wieku. W okolicy znajdują się dwa ośrodki spa – AgroSpa Leskowiec oraz Hotel & Spa Kocierz. Ośrodek AgroSpa Leskowiec położony jest u podnóża Beskidu Małego w miejscu oddalonym od gwaru miejskiego. Posiada najnowszy sprzęt do kosmetyki. Ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy Kocierz położony jest w malowniczej scenerii Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Kocierz to także centrum wysokiej jakości usług i zabiegów odnowy biologicznej oraz kosmetyczno-pielęgnacyjnej. Andrychów jest potężnym ośrodkiem kulturalnym, w którym corocznie odbywa się szereg ciekawych imprez. Organizatorem większości z nich jest Centrum Kultury i Wypoczynku. Najwięcej widzów gromadzą jednak imprezy plenerowe, takie jak Dni Andrychowa, Dożynki Gminne bądź Sylwester pod Gwiazdami. Andrychów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie.